Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Pani Minister, obecna nowelizacja prawa pocztowego ma likwidować bariery ograniczające rozwój rynku pocztowego w Polsce i podstawą jest, jak wiadomo, trzecia dyrektywa pocztowa Parlamentu Europejskiego z lutego 2008 roku. Zgodnie z harmonogramem wspólnotowym uwolnienie rynku pocztowego miało nastąpić do 31 grudnia 2010, jednak ta dyrektywa dała równocześnie możliwość przesunięcia tego terminu do końca 2012 roku tym państwom, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 1997 roku. Polska skorzystała z tej możliwości, dokonując stosownego zgłoszenia do Komisji Europejskiej, wydłużyła termin do całkowitego uwolnienia krajowego rynku pocztowego do 31 grudnia bieżącego roku. Przyczyna tego wystąpienia była prosta. Rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił wydłużyć okres ochronny dla Poczty Polskiej tak, aby mogła ona się przygotować do konkurencji z podmiotami prywatnymi, polskimi i zagranicznymi. Miało to miejsce w czasie, kiedy miałem honor pełnić funkcję ministra transportu, a za rynek pocztowy, również oprócz rynku telekomunikacyjnego, w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej kierowała nim i odpowiadała za to pani Anna Strzeżyńska. Poza wymaganiami unijnymi Polska ma własne pozytywne doświadczenia w zakresie deregulacji infrastruktury, zwłaszcza jeśli chodzi o deregulację rynku telekomunikacyjnego i warto choćby odwołać się do jednego prostego tutaj przykładu. Ten skuteczny proces uwalniania tego rynku oraz skuteczna walka z monopolami doprowadziła do sytuacji takiej, w której w kieszeniach konsumentów w latach 2006-2010 zostało prawie 20 miliardów złotych i charakter tych zmian powinien być przykładem, w jaki sposób również powinniśmy postępować z rynkiem usług pocztowych. Ja mam jedną wielką pretensję do rządu, mianowicie taką, iż na 2 miesiące przed uwolnieniem rynku pocztowego procedujemy projekt ustawy, który powinien dawno znaleźć się w parlamencie i być uchwalony i z tego punktu widzenia niewykorzystanie tego okresu czasu, również z punktu widzenia rządu, uważam za kompromitujące rząd, a nie parlament. Proces stworzenia nowej ustawy i ograniczoność dostępu do skutecznego wypowiadania się w sprawach przyjmowanych tam rozwiązań zbiegł się z krytyką prywatnych operatorów pocztowych w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych przez pocztę korporacjom takim jak banki, zakłady ubezpieczeń i w wyniku tego budżet państwa w ostatnich latach stracił co najmniej kilkaset milionów złotych. Rynek pocztowy, panie i panowie posłowie, się zmienia. Operatorzy poszukują nowych źródeł dochodu. Poczta Polska kładzie nacisk na dystrybucję usług finansowych, w szczególności ze współpracy z Bankiem Pocztowym. Z kolei jeden z konkurentów poczty wprowadza choćby projekt bezobsługowych dystrybutorów paczek, tak zwane paczkomaty. Ale mamy również tego rodzaju przykłady odwrotne, jak tak zwana przesyłka aglomeracyjna dla wszystkich chętnych, którzy choć raz przeczytali ustawę prawo pocztowe, wprowadzenie nowego produktu Poczty Polskiej było istotnym naruszeniem tego prawa i kolejną nieudaną próbą ratowania monopolisty bez względu na to, jaką cenę za to zapłacimy. Czyli wniosek jest taki, iż w tej polityce rządu wobec rynku pocztowego na końcu niejednokrotnie zamiast interesu klienta stawiamy interes Poczty Polskiej, a powinno się to w sposób skuteczny zmieniać. Przypomnę, iż również takie państwa poza Polską jak Cypr, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja, Czechy, Luksemburg i Grecja wykorzystały tą możliwość, jaką dawało prawo europejskie i uwalniają swój własny rynek od stycznia przyszłego roku. Proponowana nowelizacja przez rząd, krytykujemy to stanowczo, umacnia i utrwala monopol na rynku usług pocztowych, w tym przede wszystkim w zakresie wyłączności dotyczących przekazów pocztowych oraz zachowania mocy dokumentu urzędowego i potwierdzenia nadania przez operatora wyznaczonego, czyli przez Pocztę Polską. Ale z drugiej strony, pani minister,
rząd, który pani reprezentuje, planuje nowelizacje również związane z rynkiem pocztowym i na przykład w jednej z nich, dotyczącej kodeksu postępowania karnego, znajduje się zapis mówiący o tym, że zachowanie terminu może mieć miejsce w przypadku nadania pisma w placówce, cytuję, podmiotu zajmującego się doręczeniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej. A w uzasadnieniu projektu znajduje się stwierdzenie, cytuję, zmiana brzmienia artykułu 124 KPK podyktowana jest przekonaniem, że brak obecnie uzasadnienia dla utrzymywania monopolu operatora publicznego, to jest Poczty Polskiej, na poświadczanie terminu nadania w placówce pocztowej pisma procesowego, kiedy wiąże się to z zachowaniem terminu. Także zdecydujcie się państwo, którą politykę uprawiacie, albo politykę utrzymywania pewnych skamielin w obszarze tego uwolnionego rynku, albo w sposób, że tak powiem, pełny uwalnianie tego rynku w takim zakresie, w jakim oczekują tego klienci. I kilka jeszcze kolejnych uwag. Na przykład w zakresie dostępu do infrastruktury. Tutaj reguluje w projekcie ustawy to rozdział 5 w artykułach 66-67, ale chciałbym zaznaczyć, że w dokumencie ogranicza się dostęp do infrastruktury operatora wyznaczonego wyłącznie do fazy oddawczej usługi pocztowej, jak skrytki pocztowe, własne oddawcze skrytki pocztowe, system kodów pocztowych, które identyfikują rejony doręczeń, czy baza danych o zmianie adresu. W projekcie ustawy nie uwzględniono dostępu do transportu, do służby doręczeń, do centrów ekspedycyjno-rozdzielczych oraz całej fazy nadawczej, to jest możliwości nadania przesyłki za pośrednictwem nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego, który ma przywilej ich wystawiania choćby w obszarach wiejskich ze wskazaniem jako dysponenta przesyłki konkretnego operatora. I dostęp do analogicznych etapów był gwarantowany przy uwalnianiu rynku telekomunikacyjnego. Tego państwo nie powtarzają odpowiednio, jeśli chodzi o rynek pocztowy. Kolejna kwestia, finansowanie obowiązku świadczenia usług powszechnych. Powszechna usługa pocztowa to stałe świadczenie klientom podstawowych usług pocztowych o określonej jakości w każdym punkcie terytorium kraju po przystępnych cenach. Każde państwo, które należy do Światowego Związku Pocztowego, również należy do tego oczywiście Polska, jest zobowiązane do zapewnienia swoim członkom dostępu do takiej usługi, która jest realizowana przez operatora publicznego, który w Polsce zgodnie z projektem ustawy jest nazywany operatorem wyznaczonym. Podobnie ma się sytuacja w prawie telekomunikacyjnym. Tutaj operatorem wyznaczonym jest Telekomunikacja Polska, przy czym charakter usługi powszechnej zmienia się wraz z rozwojem technologicznym. Kiedyś był to obowiązek na rynku telekomunikacyjnym utrzymywania przysłowiowej budki telefonicznej w każdej wsi, co dzisiaj jest oczywiście anachronizmem wraz z rozwojem telefonii komórkowej. Ale projekt nowelizacji prawa pocztowego zobowiązuje operatora wyznaczonego do takiego prowadzenia rachunkowości, aby było możliwe przypisanie dochodów i kosztów operatora wyznaczonego do poszczególnych usług powszechnych oraz do usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej, a także do czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych. Takie rozwiązanie jest niezwykle istotne z punktu widzenia przejrzystości tych usług i powinno dawać możliwość rzetelnej analizy kosztów świadczenia usługi powszechnej. W nowelizacji, pani minister, zawarty jest przepis, który mówi, że koszt netto świadczenia usługi powszechnej będzie finansowany nie tylko z opłat operatorów pocztowych, ale również z budżetu państwa, jeżeli udziały operatorów pocztowych okażą się niewystarczające do jego sfinansowania. Czyli reasumując, ta zmiana wprowadzona jest korzystna dla operatora wyznaczonego, czyli przez najbliższe 3 lata Poczty Polskiej. Finansowanie kosztu netto operatora wyznaczonego jest instytucją stosowaną w krajach Unii Europejskiej. Decyzja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o pobraniu opłaty na fundusz kompensacyjny od prywatnych operatorów ma rygor natychmiastowej wykonalności, co nastąpi po bezskutecznym upływie 30 dni przewidzianych na wniesienie opłaty, a zgodnie z artykułem 116 państwa projektu udział w dopłacie podlega egzekucji administracyjnej. I wyrażamy tutaj zaniepokojenie,
że projekt nowelizacji nie przewiduje żadnych ulg i zwolnień z wpłat na fundusz kompensacyjny dla tych operatorów, którzy na przykład rozwijają swoją aktywność na obszarach wiejskich, a tam z oczywistych względów historycznie Poczta Polska ma do dzisiaj najlepszą pozycję rynkową. Reasumując, panie marszałku, jeszcze dosłownie kilkanaście sekund, chciałbym podkreślić, że wyłącznie z tych względów, które są związane z kwestią implementacji rozwiązań europejskich, jeśli chodzi o uwolnienie rynku pocztowego, który przyjmujemy jako rozwiązanie sensowne, rozsądne i służące interesowi klientów, ale z drugiej strony tylko i wyłącznie z tego, że państwo wdrażają ten projekt ustawy zaledwie 2 miesiące przed uwolnieniem tego rynku, nasz klub na razie nie wnosi tutaj jakichś radykalnych wniosków o odrzucenie tego projektu, dlatego że rozumiemy, że interes publiczny, interes tego rynku, interes operatorów i przede wszystkim interes klientów powinien być tutaj oceniany jako najważniejszy. Ten interes zwykłych klientów i w zależności od tego, jak prace będą przebiegały nad tym projektem, na ile propozycji opozycji parlamentarnej będą uwzględnione, tak samo nasz klub parlamentarny w przyszłości zachowa się, jeśli chodzi o głosowanie ostateczne. W tym projekcie, który państwo zawarli, powinniśmy dzisiaj de facto złożyć wniosek o odrzucenie tego w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo.